Myślisz, że dla mnie najgorsze, jak coś nagrywam? Początek. No. To jest takie... A wy pamiętasz, jak nagrywa się ten film z Charlie i z Dixie? Hi! What are we doing? Stop it! We look scary. We are so funny and nobody gets it. And nobody even... You're so funny and nobody appreciated that. Ciao. Anyway, so. Dzisiaj nagrywam film z Basią, moją siostrą, którą mogliście widzieć w wielu różnych filmach. Była chyba w lustrzech co najmniej. Nie wiem, byłaś pomalowana. Na lupach byłaś cała pomalowana. Aha, no tak. I jeszcze potem byłaś w jednym filmie, chyba takim ze szkoły, coś tam, co był pierwszy ten. Ale byłaś tam dosłownie na sekundę, jak robiłaś tosty. Oho, no. W innych filmach chyba cię nie było. No to była w kilku filmach, więc ją znacie. Nagramy dzisiaj, to nie będzie do końca Sister Talk. Pamiętam, jak to było kiedyś viralowe i Angelika Mucha nagrała to i to był hicior. W każdym razie mamy parę pytań i pomyślałam, że nagram to z Basią, bo za niedługo wyprowadzam się na studia, wyjeżdżam z domu. Nie, bo właśnie szukałam takich pytań, żeby były w miarę spoko, żeby nie były jakieś weird. Dobra, no to kto jest starszy? Nie, bo właśnie szukałam takich pytań, żeby były w miarę spoko, żeby nie były jakieś weird. Ała! 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 Już się nie nagrywa. Takie pytania są dziwne, bo kto jest starszy? No, ja. To jest takie pytanie, co najbardziej lubisz? W swoim rodzeństwie. Ale nie wiem, ono jest dziwne. Dziwne. Nie wiem, co robię w tobie. Jakby ja, nie wiem. Nie wiem, czy cię lubię. Często się kłócimy. Bardzo często. Codziennie prawie. Nie no. Nie no, trochę tak. Kolejne. Ty, Bacha, pominęłaś dwa pytania. No bo ja sobie wybieram co ja. Ale rzadko się kłócimy o takie poważne rzeczy. No. Raczej takie o co samo cały czas. Kto ma czystszy pokój? Ja. Basia. Ja naprawdę, jak się skupię, to potrafię dwa dni, ale nie dłużej. Ale to jest skomplikowane, bo ja nad tym myślałam wczoraj, jak to czytałam, jak szukałam tych pytań. Kto dłużej się szykuje i następne jest, kto dłużej włosy szykuje. I to jest skomplikowane pytanie. To też zależy, bo to zależy. Ale szybciej maluję niż ty na przykład. Ale zależy, bo ty, ja czasami jak gdzieś idziemy, to robię jakieś coś, czego nigdy nie robiłam i wtedy to mi zajmuje dłużej. Ale czasami ja robię taki totalny basic, to ja potrafię być gotowa w 10 minut. A z włosami też coś zastanawiałam, bo to też zależy, czy ja coś robię. Bo jak ja coś robię z włosami, to podobnie nam wychodzi. Bez ale chodzi o łącznie, wiesz, mycie, stylizacja i potem układanie ich. No to tobie wszystko zajmuje dłużej niż mnie, bo ja robię szampon od rzeka. Ale nie tak, że przed wyjściem? Ja myślałam, że tak, że kto... Nie tu dudel hair, w sensie... No to ja tak bardziej pilnuję, bo Basia... Ja mam to gdzieś. Ja daję olejki tylko i czasem jak mi się przypomni, to ukradnę Marysce jakieś kosmetyki do włosów i sobie ta maska, którą kupiłam jest prawie 30 zł, ale ty chyba nie używasz. To z awokado? No. ale ona ładnie pachnie. Ona tak ona pachnie jak Play-Doh. No nie, tak. Taka czekolada. Pachnie jak Play-Doh. Nie, no trochę. Twoje rodzeństwo ma YouTube channel. Give it a shout out. Bacha nie ma kanału na YouTubie, ale ma Instagrama i TikToka. Chcesz, żebym dała tu TikToka? Możesz. Także Bacha ma TikToka, Bacha nagrywa. Ja już chcę zainteresować to konto. Chciałam takie konto, że nikt go nie wiedział i nagle i jednego TikToka ale to zawsze dodałam. Tak jest. Zawsze i wszyscy naraz, po ja, kolei. Ale ja i tam już mam wywalone. Ja zrobiłam nowe konto i nawet nie miałam tam imienia, tylko miałam tam user, coś tam. I dodałam jednego TikToka, to też. Ale z pierwszym kontem, jak miałam pierwsze konto, to tak nie było. Jedynie co to teraz mogłabyś nagrywać. Bo no. Ja o tym myślałam wczoraj, to właśnie jak zobaczyłam to pytanie. I bo mówiłaś mi kiedyś, że chciałaś i że coś tam nagrałaś. No ale to usunęłam. Ale... Ty nie, no nie miałabyś kiedy, bo jak może jeszcze jakbyś nie prowadziła tej grup. No. To jeszcze takie jakieś, nie wiem, nauka, jakieś tam studying with me czy coś takiego. Ale... Ja bym mogła zrobić takie na przykład tygodniowe vlogi, ale ja bym musiała to montować. No, ty byś nie miała czasu za bardzo, żeby to montować, bo... No. Bo ja na przykład jak nagrywałam w tygodniu, to ja nie uczyłam się aż tak dużo, że na przykład po nocach siedziałam. Ale ty na przykład nie musisz tak się dużo uczyć. No to mówię, nie? Dużo zapamiętujesz, a ja tak nie mam. No, ale też ty masz takie wymagające kierunki bardziej na tym, na maturze. W sensie nie wiem, czy w końcu będziesz zdawać tą biologię, chemię, ale... Nie, ale mimo wszystko, wiesz, jakby nawet jak miałam jakieś więcej przedmiotów dodatkowych, to ja nie miałam ich na maturze, więc w sumie, wiesz,
Co innego się też uczyć, żeby zapamiętać to faktycznie, bo będzie to potrzebne, co innego uczyć się tak, żeby zdać na tylko, no nie? No jakbyś tańczyła, o jakbyś tylko tańczyła, jakbyś była tancerką, że samo to, to spoko, bo widziałam nawet dużo lat, jak nagrywała vlogi z jakichś tych mistrzostw, co jadą, czy coś takiego. Ale tak jak jeszcze wymyślasz i masz te grupy, to, to mogło być takie... No nie miałabyś czasu za bardzo, to musiałby ktoś za ciebie montować. Jaka jest jedna rzecz, którą potrafisz zrobić, a twoje rodzeństwo nie? Dużo jest takich rzeczy. Szpagat. Ale jest dużo takich rzeczy, bo my robimy w ogóle inne rzeczy. No bo my się czym innym całkiem zajmujemy, no bo ty montujesz, robisz filmy, ja tak bardziej, a ty właśnie nie potrafisz... Ja tańczę, nie potrafię w ogóle. Ja, no dobra, teraz już trochę lepiej, ale ja ogólnie kiedyś byłam po prostu... Bo ona, jak były dyskoteki w szkole, to tam, tam. A to jest najlepszy okres, żeby rozruszać ciało i je wygipkować. Ja byłam nerdem wtedy. No, przegrałaś się raz za emo na bal przede. To były mroczne czasy. Marcia na przykład bardzo się nerwowała, jak jej koleżanki zaprosiła mnie na urodziny. No, ale to dlatego, że jak one przychodziły, to ty często po prostu byłaś z nami. No bo ja tutaj nie miałam koleżanek. Był taki moment, że jak byłam młodsza, że mnie wkurzało, że ty chodzisz na wszystkie urodziny moich koleżanek. No, to... Ale tam w mieszkaniu? Tak. Ty tam byłaś? Tak, nie pamiętam. Ja miałam tą calineczkę z zarąbistą. No, ona miała z tymi no. Jezu. A pamiętasz, jak kupiliśmy lalkę z Monster High podróbkę i ona ciało miała okropne, ale głowę taką jak Claudine miała, taką ładną. Tylko dlatego kupiłyśmy. No, miała takie piękne włosy i tak twarz ładną. Najśmieszniejsze wspomnienie twojego rodzeństwa? Tak eksplod piątego skutkałkami. Ale nie, jeśli chodzi o takie rzeczy, to mamy dużo takich wspomnień. Śpiewanie na huśtawce. Ale nie mamy takich dużo żenujących. To już jest śmieszne. Kiedyś jak byliśmy młodsze, to mieliśmy huśtawkę w ogrodzie i ten ogród był naprzeciwko takiego pola, gdzie nasi kuzyni z kolegami grali w piłkę. I jesteśmy prawie przekonane, że oni tego nie pamiętają. Ale my sobie... Ty mamy traumę. Huśtałyśmy na tych huśtawkach się we dwójkę i darłyśmy japę i śpiewałyśmy piosenki z Wings tak na cały głos, żeby słyszeli i myśleliśmy, że jesteśmy fajne. O, albo ja pamiętam, jak oglądałyśmy pana Kleksa. To było straszne i się bałyśmy tych wilków. O, jeszcze wiesz, jakieś śmieszne wspomnienie, jak miałyśmy łóżko piętrowe i miałyśmy takie pufy i skakałyśmy z górnego łóżka i Maryśka wzięła mi tą pufę. Albo jak na ciebie szafa prawie spadła, a ja w wieku 3 lat chciałam podnosić 20-kilogramowy telewizor. A to też było śmieszne. A ja na łóżku i... Crazy girl! You crazy girl. O co się najczęściej kłóciłyśmy jako dzieci? Miałaś laptopa i chciałaś mieć grać w Minecrafta. I w Simsy. Jakie są rzeczy, które obie umiemy? Jesteśmy śmieszne. Jesteśmy takie zabawne, że jakby ktoś nas spotkał... No, ale poważnie. Nie, naprawdę. Ale czasami mamy taki mood, jesteśmy tak śmieszne. A jakbyśmy nagrywały jakieś gry razem, to lepiej śpiewa. Ty na siebie pokazujesz? Tak. Ja wiesz, ja... Dobra, to są nowe pytania, ja pomiję je. Kto jest zabawniejszy? Ja, kto śpi dłużej? Ty. Kto jest leniwszy? Ty. Kto więcej czyta? Ja. Ja jestem zabawniejszy. Możecie to już żart wystarczy. Mieliśmy ulubioną grę, kiedy byliśmy dziećmi. Barbie, wszystkie te takie... Barbie, Jezus, Barbie z tą stadniną koni na płycie. To była jedna z Simsy. Simsy, Minecraft. Dwójka i trójka i Minecraft. Czekaj, i jeszcze była... Ale jeszcze była taka gra Bratz, pamiętasz? Ona też była fajna. Tak, Jezus. Coś tam się też robiło. Już nie wiem, dokładnie co. Gdyby ktoś zadzwonił do ciebie, że twoje rodzeństwo jest w więzieniu, jaka zbrodnia byłaby pierwsza, która przychodzi ci do głowy? Dlaczego? No coś... Mi się, już byś zaatakowała. Mi się wydaje, że tak. Na pewno jakbyś była starsza, to byś nie zaatakowała. Jaka jest ulubiona piosenka twojego rodzeństwa? Ja nie mam ulubionej piosenki. No dobra. Gdyby życie twojego rodzeństwa było filmem, jaki aktor by zagrał go? Ją. Nie wiem, co ty chcesz, żebym ci powiedziała. To ja uważam, że powinien cię zagrać, czy kogo ty byś chciała, żeby cię zagrał? Nie, no... Bo mi się wydaje, że ty nie masz kogoś takiego, że... Bo nie muszę boli. No dobrze. Mi się wydaje, że... Znaczy lubisz oglądać filmy, ale nie interesujesz się tak nimi. Pod względem, że aktorów, nie? Ale ja myślę, że ciebie mogłaby zagrać... Mackenzie Foy. O, to jest pytanie. Kto jest lepszy z matmy? Ja! Kto jest lepszym tancerzem? Ja. Jaki jest ulubiony film twojego rodzeństwa? Mam ja. Mój?
Nie. Skoczycie Harry Pottera? Nie. Artur i Mininki? Nie. Ej, swój ulubiony film. Jaki jest mój ulubiony film? Nie wiem, Minion, może jakiś. Nie. Ale film czy bajka? Film. Mam ja? Nie. Jakiś romans? Nie. Avengersi? Nie. Nie zgadniesz tego. Zgadnę. Nie, nie oglądałam tego dużo razy, bo ja na tym ryczałam. Ale to jest mój ulubiony film. Twój? Miałaś wiedzieć. Bajkę dużo razy akurat oglądałam. Kupisz Messenger Historia? I zrobiłam. Ale oglądałam to dużo razy. Monte Carlo. Nie. Nie, bo ja kojarzę, że ty oglądałaś ten film chyba z raz, ale ja pamiętam, bo ty mi mówiłaś, że go oglądałaś. A nie pamiętam, co to za film. Tu. No małe kobietki. Aha! A szczerze to ja nie mam swojego powodu takiego blogu, ale tak na początku pomyślałam, to kamień na szaniec. A. No nie podobno. Albo Enola Holmes. Sałata. Jaki jest ulubiony smak lodów? No nie ma smaku sałata. No nie ma. No ma taki, znaczy no ma jakiś ten smak, ale tak jak ogórek. Ogórek. Kim chciałam być jako dziecko? Wróżką. Chciałam być wróżką, prawda, bardzo długo chciałam być. Ja chyba do końca podstawówki chciałam być wróżką i czekałam na to. Ja zanim zaczęłam tańczyć, też miałam takie momenty, że ja przez miesiąc robiłam, miałam jakieś inne hobby. No, slajmy. Bo moje znienawidzone hobby i twoje. Ulubiony owoc, warzywo. Arbuz. A to nie było? Ty jesteś beznadziejna w tą grę. Jaka jest moja ulubiona bajka z dzieciństwa? Bo ja wczoraj o tym myślałam, że ja bym powiedziała, że twoje albo Wings i My Little Pony. No, ja ale ja My Little Pony długo oglądałam. Ja chyba w swojej klasie nawet oglądałam. Bo ja też oglądam My Little Pony, ale to oglądałaś więcej i dłużej. Bo ja oglądam My Little Pony, to zazwyczaj z tobą, a ty oglądałaś dużo sama też. Ale bym teraz obejrzała My Little Pony. A ja też, ja od początku wszystkie sezony. Bo ja nie wiem, jak twoje lekcje stała Alicornem. Bo ja tego nie wiem. Ja wiem, bo to było, one miały. Dobra, na czym skończyliśmy? No niczym, to już koniec. Aha. Fuj, bierz tą pachę ode mnie. Wyproszę tego palucha. No, ale taki mam. Pamiętasz, jak robiłam tego live'a? Daty. Koniec. Nie wiem, czasami się wydaje, że jesteśmy podobne, a czasami w ogóle nie. Teraz nie.